W galerii spełnionych marzeń mieszczącej się w klubie Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej odbył się wernisaż, na którym zaprezentowano pracę Bogu Miły Pacyny, malarki będącej członkiem chorzowskiej grupy plastycznej Krajcok 12. Najbardziej lubię malować człowieka, postać. Dzieci pojawiają się często na moich obrazach. Właściwie moja twórczość gdzieś przez pewien okres czasu związana była z rynkiem krakowskim. To znaczy szukałam inspiracji właśnie na rynku w Krakowie, gdzie intrygowały mnie, dawały mi temat do swoich prac dzieci, które bawiły się z gołębiami. Tak się to wszystko zaczęło i trwało przez dosyć sporo czasu, więc tych obrazów jest dosyć dużo. Myślę, że to jest taki motyw rozpoznawalny w moim malarstwie. Obrazy autorstwa Bogumiły Pacyny powstają przede wszystkim w technice akrylowej oraz pastelowej. Jednakże sama artystka w przeszłości w ogóle nie podejrzewała, że zwiąże się z malarstwem. Maluję od 12 lat. Właściwie gdy dzieci podrosły, zajęłam się tym w sposób intensywny. Początkowo, jako w dzieciństwie, jak wielu moich koleżanek, kolegów, na pewno pojawiały się rysunki, w ogóle chęć sięgnięcia po kredki, po farby, ale właściwie chyba jako młoda dziewczyna nie przypuszczałam, że się znajdę w tym miejscu, w którym się w tej chwili znalazłam. Obrazy malarki będzie można oglądać do 12 kwietnia w klubie Pokolenie Chorzowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.